Kabaretowy klub dyskusyjny stały punkt polskiej telewizji jest dowodem na trwałą popularność satyry i komedii w dyskursie kulturalnym. Uruchomiony w 1976 roku, ten ikoniczny program kabaretowy stał się synonimem ostrych dowcipów, komentarzy społecznych i platformy dla niektórych z najbardziej utalentowanych komików Polski. W swojej istocie kabaretowy klub dyskusyjny łączy tradycyjne elementy kabaretowe z nowoczesnym podejściem, oferując widzom mieszankę skeczy, występów stantupowych i muzycznych. To, co wyróżnia ten program, to jego zdolność do podejmowania poważnych problemów społecznych z humorem, używając satyry jako narzędzia do krytyki polityki, norm społecznych i codziennych absurdów. Poprzez swoje skecze program sprytnie ujawnia sprzeczności w ludzkim zachowaniu i kwestionuje konwencjonalne myślenie. Sukces kabaretowego klubu dyskusyjnego leży nie tylko w jego komediowej wspaniałości, ale również w jego znaczeniu kulturowym. Jest on lustrem odzwierciedlającym ewolucję polskiego społeczeństwa na przestrzeni dekad, od czasów komunistycznych po współczesność. Umiejętność programu dostosowania swojego humoru do zmieniających się czasów, jednocześnie zachowując swoją podstawową esencję, przyniosła mu lojalną grupę fanów obejmującą kilka pokoleń. Jedną z trwałych sił programu jest zespół utalentowanych wykonawców, którzy wnoszą na scenę swoje unikalne style i osobowości. Od ostrych sater politycznych po beztroskie absurdalności, każdy komik przyczynia się do bogatego krajobrazu humoru, który definiuje kabaretowy klub dyskusyjny. Ich występy rezonują nie tylko dzięki doskonałemu timingowi komediowemu, ale także dzięki trafnym obserwacjom dotyczącym ludzkiej natury i trendów społecznych. Poza rozrywką Kabaretowy Klub Dyskusyjny pełni istotną rolę kulturową, wspierając myślenie krytyczne i zachęcając widzów do kwestionowania status quo poprzez śmiech. Jego skecze często prowokują refleksję, jednocześnie dostarczając niezbędnego humoru, co czyni go cenną częścią historii polskiej telewizji. Podsumowując, Kabaretowy Klub Dyskusyjny pozostaje ponadczasowym skarbem polskiej rozrywki, cenionym za swój ostry humor, kulturowe znaczenie i trwały wpływ na dyskurs społeczny. Kontynuuje on zabawę i oświeca widzów, dowodząc, że komedia może być potężnym narzędziem introspekcji i komentarza społecznego.